Przechodzimy do kolejnego druku, proszę Państwa. Wyrażenie zgody na odstąpienie uznania zgody bonifikacji udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego projektu Rzecza Miasta Krakowa, druk nr 1064. Drugie czytanie. Referuje Pani Dyrektor Marta Wiszkowicz. Szanowni Państwo, Radny, Panie Przewodniczący, do projektu uchwały wpłynęła poprawka Pana Radnego Badanka, który proponuje zastąpić słowo w sprawie wyrażenia zgody na słowo niewyrażenia zgody, na odstąpienie od uznania zgody bonifikacji. Poprawka ta ma negatywną opinię na prezydenta. Kilka słów wyjaśnienia. Proszę Państwa, sprawy odstąpienia od żądania zgody bonifikacji naprawdę są szczegółowo analizowane na Komisji Mienia. I to są bardzo rzadkie przypadki, kiedy Komisja opiniuje te uchwały pozytywnie, dopatrując się w nich pewnych naprawdę aspektów, jakby takich pewnej, nazwałabym to tak może górnolotnie, pewnej sprawiedliwości społecznej. Z tego powodu, że często osoby, które zwracają się do Państwa z taką prośbą, to nie wynika z jakiejś ich złej woli. To na ogół wynika z tego, że albo nie wiedziało o takiej sytuacji, że na przykład tak jak to ma miejsce tutaj, w tych trzech przypadkach, one są identyczne, to są trzy uchwały, które mają tak naprawdę ten sam kontekst. Mianowicie mamy sytuację taką, że osoba kupiła od nas mieszkanie z bonifikatą, a następnie przekazała to mieszkanie swojemu dziecku. Będąc przekonanym, że jak to dziecko sobie od niego otrzyma to mieszkanie, to nie musi już podlegać tym reżimom, które przewidział ustawodawca, że podlega to ta bonifikata zwrotowi, która została udzielona. Osoby, które po prostu z tego mają tak zakodowane, bo kiedyś tak rzeczywiście było w przepisach, że jak sprzedaliśmy mieszkanie matce, matka przekazała córce, to córka mogła sobie następnie to mieszkanie sprzedawać i nikt od niej nie żądał tej bonifikaty. Te przepisy się zmieniły, one się zmieniły w 2011 roku i część tych osób popadła w taką sytuację, że córka kupując, pozyskując to mieszkanie od mamy, no sprzedała następnie to mieszkanie i zaspokoiła swoje potrzeby mieszkaniowe, kupując nową nieruchomość. I gdyby to nie była córka, tylko matka, przepraszam, że to może tak brzmi wszystko skomplikowanie, ale Państwo, którzy w Komisji Mienia to rozpatrywali, to ona nie musiałaby zwracać bonifikaty, bo to wynika po prostu z ustawy. Ustawodawca nie mógł wymienić wszystkich przypadków, kiedy można odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty. Wymienił cztery takie przypadki. A w innych przypadkach dał to kompetencje Radzie Miasta. Powiedział tak, jeżeli rady uznają, że są to uzasadnione przypadki, kiedy można odstąpić od żądania zwrotu tej bonifikaty, to właśnie po to jest ten przepis, artykuł 68 ust. 2c, który daje Radzie taką możliwość, by właśnie radni na tym się zastanowili. Szczegółowo, tak jak powiedziałam Państwu, nad tym pochylają się radni z komisji. Proszę mi wierzyć, że w tym przypadku jest bardzo mało, kiedy my taką zgodę wyrażamy. No tutaj ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że bardzo daleko bardzo ostrożność tutaj zachowujemy, ale ten przypadek, kolejne dwa, już się nie będę powtarzać, właśnie dotyczą takiej sytuacji. Osób bliskich, czyli de facto nie jest tutaj sytuacja związana z tym, że ktoś tak naprawdę na tym się zgłasza. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Proszę bardzo, panie komisarzu, tak? Bardzo proszę. Pan radny nie ma, zapraszam serdecznie. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mam powierzchni troszkę niezręcznie wypowiadać się, bo człowieka klubowy i myślę, że z jego wiedzy w dobrej wierze złożył tą wiego minimalną. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, idąc za głosem pani dyrektor, że to nie jest tak, że nam się coś widzi i my nie wiem,
ludzkiej wrażliwości. Nie, proszę Państwa, te osoby w świetle ustawy, zgodnie z literą prawa, w dobrej wierze, za miłe mieszkanie, bo tak to można nazwać, to sprzedały, a kupiły za te pieniążki inne, żeby sobie polepszyć mieszkaniowe warunki, tudzież, prawda, no, są tam osoby niepełnosprawne. Właściwie w wszystkich tych trzech przypadkach są osoby o uszczerbku zdrowotnym. I proszę Państwa, tak ustawodawca ustalił, że nie musi być to w obrębie gminy, danej gminy, w tym przypadku Krakowa, ale może być w innym miejscu Polski. I teraz oto jaką mamy sytuację. Ano mamy taką sytuację, że ktoś sprzedał mieszkanie, polepszył sobie, bo mieszkanie w innym miejscu, zapłacił, wykorzystał wszystkie środki, bo taki jest warunek, że te środki wszystkie będą już wykorzystane na ten cel. I teraz, jeżeli Rada Miasta by z własnej woli, przepraszam, znając z całym pracownikiem średnio sytuację, jak to tam się działo, powinien, nie udzielamy komunikaty. A więc co? Ta rodzina, która mieszka teraz w mieszkaniu zamienionym, no musi sprzedać to mieszkanie, żeby zwrócić bonifikatę, a my ją posyłamy na zieloną trawkę. No tak być nie może. Proszę Państwa, dopóki się nie zmieni prawo, to nie może być tak, a mówię to dlatego, żeby, bo takie wrażenie zostało tu i ówdzie, że no my rozstajemy mieszkania, albo się nam coś widzi. Nie, proszę Państwa, jeżeli my byśmy takiej uchwały nie podjęli, Rada jest suwerenem, to jest ta sprawa zaskarżalna. Oczywiście, można nie udzielać bonifikaty, niech się zajmuje sądy. No to po co my jesteśmy? Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze ktoś z Państwa sprawę chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem, proszę Państwa, będziemy głosować poprawkę. Czy Pan Radny podtrzymuje tę poprawkę? Bardzo proszę w takim razie przygotowanie urządzenia do głosowania poprawką Pana Radnego Andrzeja Haranta. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki Pana Radnego Andrzeja Haranta? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Jeszcze nie, tak? Bardzo proszę, czekamy. Kto się wstrzymał? Czy Państwo się zgadzają?